biblijnym. Mamy wśród gości brata Krzysztofa Żurka, którego będziemy prosili do apelu ewangelizacyjnego, pobudki misyjnej. Cieszymy się, że jesteś. Zawsze cieszymy się z gości, których mamy. Witam też inne osoby, które jeszcze nie zdążyły dotrzeć na rozpoczęcie pierwszej części nabożeństwa. Cieszę się, że jesteście. Miło mi was widzieć. A teraz zapraszam już do apelu ewangelizacyjnego. A ja was z kolei zapraszam do tego, abyście otwarli tekst, który mamy na dzisiaj przewidziany do takiego krótkiego rozważania. Jest to list apostoła Pawła do Rzymian. On się tu chyba już wyświetlał w czasie lekcji. List apostoła Pawła do Rzymian, 2 rozdział i 4. Cały ten fragment tutaj jest zatytułowany Paweł wykazuje winę Żydów, ale konkretnie 4 werset brzmi tak. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Wiecie, ja myślę, że to jest bardzo ważny tekst, a zwłaszcza ten fragment, który mówi dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Dlaczego myślę, że to jest taki ważny akurat ten fragment? No bo tak, rodzice, jak widzicie, że wasze dzieci zbaczają z jedynej słusznej drogi, to w jaki sposób próbujecie ich naprowadzić na właściwą drogę? Co robicie? Strofowanie jakieś, prawda, napominanie i tak dalej. I to jest wszystko dobre, oczywiście, tak trzeba robić. Tylko powstaje pytanie, czy to rzeczywiście tak naprawdę do końca działa w taki sposób, jak my się tego spodziewamy. Tutaj brat na nauczycielskim zadał takie pytanie, dlaczego dzisiaj tylu młodych ludzi odchodzi z kościoła? Albo opuszczają swoje rodziny. Ja myślę, że między innymi dlatego, że uważają, że trochę za dużo tego napominania, tego, prawda, wypominania może nawet, prawda, jakichś takich rad, porad. I młodzi ludzie w pewnym momencie mają tego co? Mają tego dość, prawda, bo ja chcę sam, prawda, jestem dorosły teraz, ja chcę spróbować i tak dalej. Ale ja myślę, że ta świadomość Bożej dobroci. Myśmy tutaj na lekcji, tu prowadzący też wspomniał trochę o tym. Nie wiem, czy w innych klasach było wspominane, ale moi drodzy, wiecie, to, że Jezus umarł za ludzi, no to się wydaje takie oczywiste, prawda? Ja pamiętam, jakoś tak ciężko mi było jakoś tak wgłębić się w to, bo istniał taki, wiecie, element taki większościowy. No myślę sobie, no ale na ziemi żyło przecież tyle miliardów ludzi, no więc ta ofiara może nie była aż tak wielka, prawda? Ale nie wiem, czy czytaliście to, że Duch Proroctwa pisze, że gdyby nawet jeden człowiek żył na ziemi i trzeba było go by odkupić z grzechu, to Chrystus by przyszedł? Przyszedłby. Nawet dla jednej osoby. I wiecie, kiedy o tym myślę, to już przestaje działać ten taki argument większościowy, że ileś tam miliardów ludzi żyło i to dla wszystkich i tak dalej. Ale ta dobroć Boża do upamiętania człowieka prowadzi. Tu mi się przypomina trochę taki, może tak humorystycznie to było przedstawione, nie wiem, czy słuchaliście, no pewnie słuchaliście niejednego kazania Pawła Goi, ale on w pewnym momencie opowiadał, co on wyprawiał jako młody dzieciak w kościele. Wiecie, on wyprawiał takie rzeczy, jak ja tego słuchałem, że na szczęście żadnemu z naszych dzieci czy młodych ludzi do głowy to nie przyszło. Ale wiecie, kiedy ludzie wszyscy tam, prawda, wywnętrzniali się nad jego rodzicami i tak dalej. Co to za chłopak, on jest jakiś szalony i tak dalej. To wiecie, co jego ojciec zazwyczaj robił? Jego ojciec go przytulał i mówi, słuchaj, robiłem gorsze rzeczy niż ty. I wiecie, ja tak z jednej strony myślę sobie, czy to jest wychowawcze, prawda? Ale Paweł go powiedział kiedyś taką jedną rzecz. Gdyby w którymś momencie ojciec mnie skarcił, to byłaby taka możliwość, żebym uciekł z domu. A teraz ja, kiedy moje dzieci, i on tam też opowiadał, co jego dzieci, co prawda takie jeszcze może nieświadome, co jego dzieci kiedyś zrobiły w domu, on zrobił to samo. Mówi, moja żona, mówi, co ty robisz? Mój ojciec zrobił to samo. I między innymi dzięki temu jestem przy Bogu, prawda?
To jest bardzo istotne, żebyśmy też, jak już prawda, chcemy kogoś naprowadzać, nakierowywać, strofować, żebyśmy zwracali uwagę właśnie na tą dobroć Bożą, ale przede wszystkim, żeby ludzie w nas, w rodzicach, nie wiem, w opiekunach czy w kimkolwiek przyjaciołach też zobaczyli, że chcemy być dla nich dobrzy. Tu jest taki komentarz, tak jak zwykle jest to tutaj przy tych tekstach przewidzianych na każdą sobotę. Bóg przejawia cierpliwość wobec ludzi i oczekuje na ich decyzje dotyczące nawrócenia, okazując znaki swojej dobroci. W misyjnych kontaktach z ludźmi cierpliwość oraz dobroć mają wielkie znaczenie. Jesteście cierpliwi w kontaktach z waszymi, przepraszam, znajomymi, którzy się interesują prawdą, ale jakoś się nie mogą zdecydować na ten konkretny krok? Jak myślicie, jesteście cierpliwi czy nie? No, jakoś tak nie chcecie wyrazić swojego zdania. Ja muszę powiedzieć, że ja w pewnych sytuacji trochę nie rozumiem, bo u mnie to dość przebiegło, no nie wiem, czy szybko, czy wolno, ale w każdym razie pamiętam, że gdzieś w połowie sierpnia miałem pierwszy kontakt z adwentystami. Lekcje miałem gdzieś od listopada, powiedzmy, z tym tam było może półtora miesiąca przerwy, a potem już w lipcu na kampie zawarłem przymierze z Bogiem. No więc trwało to w sumie niecały rok. I dzisiaj, kiedy na przykład widzę, że niektórzy tak chodzą do tej kaplicy i znają wszystko i chodzą, no tak czasami po prostu nie rozumiem. Nie? No skoro jest tu prawda, to, no to na co czekać? Ale z drugiej strony wiem, że cierpliwość jest wymagana. Oczywiście nie zawsze ta cierpliwość dotyczy tego, żeby ktoś podjął konkretnie decyzję chrztu. Ale przypomina mi się sytuacja, kiedy, no też wam kiedyś pewnie opowiadałem, bo to ciągnie się już od lat ta sytuacja. Mam pewnego znajomego, który był alkoholikiem, ale to już takim, wiecie, na dnie dosłownie. No i przestał pić. Już kilka lat nie pije. I cieszy się. I mówi, wiesz co, ludzie mnie zaczynają szanować. Ale jak sobie przypomnę, ile lat, ja każdy tydzień praktycznie nie musiałem, nikt mnie do tego nie zmuszał. Ale jechałem do niego. Czasami były sytuacje, że on leżał tak pijany, że nawet nie wiedział, że ja tam przyjechałem. De natura już pił. I nie wiedziałem, po co ja tam jadę. Ale czasami, wiecie, on mówił, Krzysiek, odwiedź mnie. Ja nie mam z kim pogadać. I nie mam jak to wysłuchać. No to jechałem. No i teraz widzę, że oczywiście to nie ma jakichś konsekwencji na razie, że tak powiem, religijnych, bo on rzucił picie, nie może rzucić palenia. On do kościoła nie chodzi powszechnego, ale no, przychodził czasami na nabożeństwa. Ale on no, mieszka tak daleko, że rzeczywiście, żeby on mógł dotrzeć autobusem w pół do dziesiątą, to musiałby chyba o siódmej z domu wyjść. Ale pomyślałem sobie, no, że ta cierpliwość jakiś efekt przyniosła. Niedawno, od zeszłego roku, też wam to opowiadałem, poznaliśmy takiego Pawła Stychów, nie będę już powtarzał tej historii, ale też nasza cierpliwość, między innymi moja, jest wystawiona na pewnego rodzaju próbę. Bo już się wydawało, że wszystko będzie na dobrej drodze. Człowiek uzależniony od narkotyków, potem od jakichś tam leków, prawda, ja się na tym nie znam. I wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Nawet, wiecie, on przyjeżdżał na nasze spotkania modlitewne. W poniedziałek mamy spotkania modlitewne, gdzie ludzie mieszkający koło zboru, nie chce im się przyjść, a on z Tychów był w stanie przyjeżdżać. Na spotkanie modlitewne, żeby przyjechać. Przyjeżdżał na nabożeństwa. Ale w pewnym momencie, oczywiście żona z nim pisała tak co dzień i żona już po SMS-ach wiedziała, czy jest im dobrze, czy nie, bo już się nauczyła, prawda, rozpoznawać. W pewnym momencie napisał, że on jest dwulicowy wobec Boga. Że on musi najpierw uregulować swoje sprawy z Bogiem, a potem dopiero z czystym sumieniem, prawda, no coś w tym rodzaju, będzie mógł do Boga przyjść. Żona mu napisała tylko jedno. Bez Boga życia sobie nie ułożysz. I wczoraj bodajże, czy dwa dni wcześniej napisał, módlcie się, bo chciałbym dzisiaj przyjść na nabożeństwo do was. Przyjeżdżał z Tychów w miarę regularnie przez jakiś czas. I nie wiem, czy przyjedzie, czy nie. W każdym razie, bo ma też możliwość jeździć z takim bratem z Tychów do Katowic. Brat taki Jerzy, który jest w starszym dworu w Katowicach, więc tam ma też dojazd dobry samochodem i tak dalej. Nie wiem, czy przyjdzie, czy nie, ale żona dzisiaj rano wyrażała pewne wątpliwości, bo mówi, coś po tych SMS-ach widzę, że coś się z Pawłem dzieje i chyba nie da rady. Ale cóż, zobaczymy. Chyba nawet napisał, módlcie się, właśnie w tym sensie, módlcie się, bo chciałbym przyjść, ale nie wiem, czy dam radę. Ja tego nie rozumiem, wiecie. Ja kiedyś piłem, ale od leków nie byłem uzależniony. Jak on czasami opowiada, co on przeżywa, co się dzieje w jego głowie po tym wszystkim, mimo że już jest tam po jakichś odwykach, terapiach, dla mnie to jest niezrozumiałe.
Po prostu weź to, rzuć i tyle, nie? Ale jeżeli ktoś w tym jest, to nie jest takie proste. Mamy takiego Dawida, człowiek 30 lat, no niestety w zeszłym roku rozwiódł się z żoną, alkoholik i kilka dni temu wrócił z terapii, gdzieś tam w, no, w takiej Gorzyce się to chyba nazywa. Byłem go tam odwiedzić. I wiecie też, kiedy gdzieś w zeszłym roku, czy to było dwa lata temu, już przyszedł do żony, żona mu zaczęła mówić o Bogu, cie, to jakaś abstrakcja, w ogóle w Boga nie wierzył. Po kilku miesiącach zaczął się interesować. Potem zaczął przychodzić do kaplicy. Z mamą przychodził na czasami na klub zdrowia, ale też mówi. I też żona już po SMS-ach widziała, czy, w jakim on jest stanie, prawda, bo też pisała mu SMS-y i tak dalej. I też cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość. I kiedy go odwiedziłem w Gorzycach, no mówi, czasu nie marnuje, mamy czas zajęty, ale bardzo mu się spodobały wykłady Asherika. Okazuje się, że na tyle zna język angielski, że jest w stanie nawet słuchać tych anglojęzycznych wykładów. Czyta sobie Biblię, prawda, no i nie wiem, teraz wrócił chyba w czwartek czy w piątek. Jego mama jest bardzo wdzięczna, zwłaszcza mojej żonie, bo to jest właściwie jej pacjent, że tak się nim zajęliśmy. Ta mama mu powiedziała, mówi tak, słuchajcie, to jest tak dobry człowiek. To jest tak dobry człowiek, ale ja już nie mam po prostu siły słuchać tych jego kłamstw. Ja po prostu jestem wykończona tymi jego kłamstwami. No takie rzeczy ludzie przeżywają. I też nasza cierpliwość jest wystawiona na dużą próbę. Jak się to skończy? Nie wiem. Czy ta odwykówka podziała, czy nie podziała? Nie wiem. Ja jestem w życiu trochę niecierpliwy i tak się zastanawiam teraz nawet, jak mówię do was, czy to rzeczywiście Bóg mnie stawia, nas, bo to nie tylko jest moje doświadczenie, właśnie w takich sytuacjach, żeby się uczyć cierpliwości. No niektórzy mówią wprost, jeżeli uczysz się cierpliwości, to Bóg cię będzie stawiał w takich sytuacjach, żebyś próbował tą cierpliwość, prawda, żebyś się uczył tej cierpliwości. Ale też chcę jeszcze wspomnieć o takiej pani Danucie, którą żona poznała już chyba z 15 lat temu, w takiej małej miejscowości koło Czechowic. Wiecie, kiedy tam przyszły z jedną siostrą w niedzielę, Biblia na stole, kobieta, wiecie, zadowolona, chciała rozmawiać na temat Pisma Świętego i tak dalej. Ale wiecie, ona w pewnym momencie swojego życia no, zetknęła się ze świadkami i wiecie, chciała w domu zrobić taką rewolucję, według tego, jak tam została nauczona, że po prostu w domu była wojna z mężem, z dziećmi. I kiedy ona nas poznała, była już po tamtym doświadczeniu, ona już była bardzo ostrożna. Ona, jej rodzina i mąż tak trochę, wiecie, patrzyli, no nie chcę powiedzieć z byka, ale tak, wiecie, trochę z nieufnością. No ale niestety przytrafiła się jej bardzo ciężka choroba i ona sama zadzwoniła do żony, żeby żona przyjechała do niej się pomodlić w intencji jej zdrowia. Nie zadzwoniła do innej, prawda, denominacji religijnej, chociaż ma ich w swojej rodzinie, a zadzwoniła do żony. No i teraz ma trudną sytuację, bo jeździ praktycznie co tydzień do Warszawy, ma tam jakieś tam leczenie i tak dalej, ma dobrą rodzinę, wspierają ją mąż, czasami ją zawozi, czasami jakaś siostra, czasami dzieci, ale jest to co tydzień, jest to bardzo drogie. Ale kiedy tylko może, przyjeżdża na nabożeństwa i wiecie, jeździmy z żoną do niej, bo kiedyś pojechałem z żoną, tak no, po prostu pojechałem i jej się spodobało, jak tam mówiliśmy i chciała, żebym też przyjeżdżał. I wiecie, mam taką radość, że widzę, jak ona niesamowicie przeżywa to, co się dowiaduje. Tak naprawdę autentycznie, szczerze to przeżywa. Widać, że ona, jak się to mówi, słucha całą sobą. I tak się cieszy z tego, co poznaje. Ale ona jest taka, wiecie, ona się wydaje we własnych oczach takim nikim. Mówi, ale gdzie mi do tego? Ale gdzie tego? No my tam tłumaczymy, że to przecież nie uczynki i tak dalej. No i dzisiaj też miała być na nabożeństwie. Zobaczymy, czy będzie. Jeszcze tak dobrze się składa, że pewna nasza siostra mieszka trochę za Czechowicami i ona ją bierze po drodze. Tak więc żona jej czasami mówi, widzisz Danusiu, Bóg ciebie wykorzystuje, żebyś Irenkę przywiozła do kaplicy. Jesteś potrzebna, mówi, choćby do tego. Nie wiem, jak ta sytuacja się zakończy, ale ucieszyło mnie to, że jej mąż, zazwyczaj jak myśmy tam czytali tą Biblię, to on sobie tam leżał w pokoju, oglądał telewizor. Dzień dobry, do widzenia. A ostatnio, jak byliśmy w czwartek, to nawet podszedł do nas, tak się z nami szczerze przywitał, szczerze nas pożegnał, wiecie. On był kiedyś nawet z nią, jak jeszcze Samuel Braga miał wykłady w Skoczowie. To też była taka trochę dziwna sytuacja. Przyjechał, wiecie, zabraliśmy tą Danutę jego na wykład. On się ubrał, wiecie, w garnitur elegancko, no bo idzie na wykład. I pech chciał, że trafił na taki wykład, gdzie Samuel Braga rozdawali takie karteczki, wiecie, żeby podać swoje adresy. No i on był wtedy zbulwersowany, mówi, jak to jest, mówi, ja tu pierwszy raz przyjechałem na wykład, a tu mi jakieś karteczki już rozdają i tak dalej. Myśmy mu tłumaczyli, ale to raz tylko było i tak dalej.
Chyba go to trochę zraziło i potem już nie chciał na żadne jakieś wykłady przychodzić. Nie wiem, co będzie dalej. W każdym razie mówię to w kontekście tego, że te wszystkie doświadczenia, te historie pokazują, że trzeba wykazywać dużą cierpliwość w stosunku do ludzi, z którymi się rozmawia. Bo tak jak mówię, ja jestem człowiekiem niecierpliwym i jeżeli ja widzę, że komuś się mówi, czasami nawet ja to sobie mówię tak, że jak się komuś tłucze do głowy tyle czasu i widzę, że on po jakimś czasie zadaje te same pytania, to nie mogę tego zrozumieć. Ale wiem jedno, że jeden potrzebuje mniej czasu, drugi potrzebuje więcej i jest taki tekst, mówi, tu się okaże, co świętych, pamiętacie? Cierpliwość świętych, czy tam wytrwałość, zależnie jak tam jest tłumaczone, prawda? I myślę, że to jest też tak, że Bóg czasami stawia na naszej drodze ludzi, którzy mają nas tej cierpliwości nauczyć. Bo wiecie, ja to bym chciał, żeby jak było. Panie Boże, obdarz mnie cierpliwością. Cyk, jestem cierpliwy. Ale czy to tak działa? Jak myślicie? Może u niektórych tak, ale przynajmniej z tego, co widzę, raczej nie. I Bóg chce, żebyśmy właśnie przez takie doświadczenie przechodzili. A jeżeli komuś się wydaje, że to jest niesprawiedliwe, to zapamiętajcie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków o Jezusie. Że przez co nauczył się Jezus posłuszeństwa? Pamiętacie ten tekst? Przez cierpienie, prawda? Nawet Jezus musiał się pewnych rzeczy uczyć, tu oczywiście jako człowiek. Także co dopiero my, prawda, ludzie też w różnych sytuacjach możemy się uczyć. Ale moi drodzy, czy może jest ktoś tutaj na tej sali, kto miał jakieś doświadczenie? Może chciałby się podzielić jakimś doświadczeniem? Proszę bardzo. Dzisiaj będzie tylko standardzikowo, żadnych nowych doświadczeń, ale zawsze was proszę, żebyście się modlili z tego sanatorium. To jest ważna sprawa, jest też grupa modlitewna, jest na Facebooku grupa założona. Można tam zajrzeć, tam jest też dyskusja prowadzona, ale bardzo was serdecznie proszę o modlitwę w tej sprawie. Cel jest ogromny, kwota jest też jeszcze ogromniejsza do zebrania, więc wasze modlitwy są dla nas bardzo, bardzo ważne. Brat Dariusz Jorkiewicz prosi o każdą modlitwę. Każda jest dla nas cenna. Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze taka jedna myśl, która tutaj mi się przypomniała. My jako ludzie, kiedy myślimy o dobroci Bożej, to byśmy wychodzimy z takiego założenia, że skoro Bóg jest miłością, skoro Bóg jest dobry, to nasze życie powinno wyglądać jak? Pięknie, ładnie, usłane różami i tak dalej. No bo skoro Bóg jest wszechmogący, to cóż to jest dla Niego uczynić to w naszym życiu? Ale moi drodzy, pamiętajmy, że dla Boga najważniejszym celem, jeśli chodzi o nas, oczywiście Bóg chce, żeby na tym świecie nam się żyło dobrze i On daje wiele rad, daje wiele, prawda, wskazówek, co zrobić, jak żyć, żeby to życie było jak najlepsze. Ale pamiętajmy, moi drodzy, że dla Boga najważniejszym celem to jest, żebyśmy się znaleźli gdzie? W niebie, żebyśmy byli zbawieni. To jest Boży główny cel. I zobaczcie, kiedy Piotr przed swoją egzekucją spał. Bylibyście w stanie spać przed własną egzekucją? Ja sobie jakoś tego nie mogę wyobrazić. A dlaczego on spał? Miał czyste sumienie, był pojednany z Bogiem i wiedział, że nawet jak go skrócą o głowę, to następna chwila to jaka będzie? Przyjście Jezusa, prawda? Apostoł Paweł co napisał? Ja bym wolał już co? Umrzeć, bo zobaczę szybciej, będę z Chrystusem, zobaczę szybciej Chrystusa, ale ze względu na was jeszcze muszę, prawda, się tutaj męczyć na tej ziemi. Tak więc zobaczcie, bohaterowie wiary, ludzie, którzy umiłowali Chrystusa ponad wszystko, dla nich najważniejsze było to, aby znaleźli się z Nim właśnie w Jego Królestwie. A to, co my tutaj przeżywamy, to jest po to właśnie, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy, tak jak tutaj mówiliśmy na lekcji, również wiele jest pytań, dlaczego zło i tak dalej. Na różne sposoby można to tłumaczyć, ale pamiętajmy, że to jest pewna droga, którą Bóg nas prowadzi, żeby nas tak ukształtować, tak wychować, że tak powiem, żeby nasze charaktery dobrze czuły się w niebie. Bo zdajcie sobie sprawę, że jeżeli nasze charaktery nie będą odpowiadały charakterowi Bożemu, to nie znajdziemy się tam. No i bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie alkoholika, który by się znalazł w niebie. To byłoby dla niego torturą, prawda? Tak więc, moi drodzy, kończąc to dzisiejsze rozważanie, chcę jeszcze raz przypomnieć, żebyśmy
nie wiem, w rozmowach z ludźmi, w kontaktach, starali się jakoś zaznaczyć, to oczywiście trzeba ludzi napominać, mówić tam, prostować jakieś ich może niewłaściwe zachowania, ale żeby w naszym zachowaniu, w naszej jakiejś postawie względem ludzi była zauważalna dobroć, bo skoro jest powiedziane, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi, no to jest jakaś nauka dla nas. I moi drodzy, wiem, że tutaj w waszym zwyczaju już nie wiem od jak dawna, ale jest coś takiego, że modlicie się na zakończenie apelu ewangelizacyjnego czy tych rozważań misyjnych. Powiedziałem wam o kilku osobach, za których warto się modlić. To jest Paweł, powtórzę jeszcze te imiona, to jest Paweł, Dawid, to jest pani Danuta. Tutaj brat prosił o modlitwę przed chwilą. Tak więc powstańcie i w takich dwuosobowych, prawda, grupkach, trzyosobowych, może nie większych, żeby się to nie przedłużało. Pomódlcie się w tych intencjach, oczywiście dołączcie też swoje, bo pewnie jakieś macie. Zapraszam do modlitwy. W tej części nabożeństwa mamy zwyczaj
składać dary, dary szkoły sobotniej. Chciałbym poprosić dwie chętne osoby, dwie osoby, które mogą dokonać kolekty darów. Proszę was, abyście to, co przygotowaliście na dzień dzisiejszy, złożyli teraz. Będą to dary szkoły sobotniej. Kochani, dzisiaj obydwaj starsi zboru zbierają dary, także to się nie zdarza chyba często. Może jest w tym jakaś sugestia. W drugiej części nabożeństwa będziemy mieli dary na fundusz remontowo-budowlany. Ja nie wiem, czy te starsi będą wtedy zbierać dary, ale na pewno są bardzo zaangażowani w to, żeby nasz dom modlitwy był cały czas, można powiedzieć, do jak to nazwać? Jaki? Żebyśmy mogli się tutaj spotykać, żeby było bezpiecznie, żeby było przede wszystkim, żeby wszystkie zasady, które są potrzebne dla tego obiektu, zostały również zachowane. Przed nami wielkie plany, o których się dowiecie. Na pewno będzie po nabożeństwie też zebranie zborowe, ale to zostawiam już w gestii starszych zboru. Chcemy powstać do modlitwy dziękczynnej. Tobie, Panie nasz, dziękujemy za Twoją opiekę, za Twoje błogosławieństwa. W tym również widzimy Twoje błogosławieństwo, że dajesz nam pracę, możliwości jej wykonywania i zdobywania środków na nasze codzienne utrzymanie. Dziękujemy, że poruszyłeś nasze serca i mogliśmy się częścią tych środków podzielić dzisiaj tutaj na tym miejscu, aby Twoje dzieło mogło się rozwijać. Ku Twojej czci i chwale. Dziękujemy Tobie, Boże, za to. W imieniu Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przyjmij naszą modlitwę. Amen. A teraz powstańmy do wspólnej modlitwy, do wspólnej pieśni, przepraszam. Będziemy chcieli śpiewać pieśń pod tytułem Zaśpiewajmy pochwalny hymn. W naszych śpiewnikach pod numerem 280 zaśpiewajmy pochwalny hymn.
dobry nasz Panie, Boże Ojcze, który jesteś w niebie. Dziękujemy Tobie za ten czas pierwszej części nabożeństwa, że byłeś z nami, że obdarzyłeś nas Twoją mądrością i kiedy studiowaliśmy Słowo Twoje, dałeś nam przybliżyć się do Ciebie, poznać Ciebie jeszcze bardziej. Spraw, aby te słowa Twoich ust zawarte w Piśmie Świętym towarzyszyły nam każdego dnia. Prosimy Ciebie o to przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę spocząć. W tej chwili jest czas na ogłoszenia. I zapraszam brata Daniela. Witam Was wszystkich serdecznie. Spotkania modlitewne we wtorek o 18:00. Wszystkich zapraszamy. W dniach 26 do 28, to jest weekend, to jest piątek, sobota, niedziela, będzie u nas brat pastor Jacek Mater z serią wykładów i gdy mi Ciebie zabraknie. I za tydzień byśmy chcieli wyjść i roznieść zaproszenia. Zaproszenia, plakaty, wszystko jest przygotowane, czyli za tydzień o godzinie 15:00 wyjście z zaproszeniami. Za tydzień będzie także u nas gościł zespół All For Him. Będą tutaj u nas prawdopodobnie nocować i śpiewać, także będzie bogaty program. 16 czerwca będzie Expo i takie ostatnie może nie ogłoszenie, ale prośba z naszej strony, żebyśmy się wszyscy modlili o siostrę Martę. Wczoraj została przewieziona do szpitala w Cieszynie. I prosimy po prostu, żeby wspominać ją w naszych modlitwach. Dziękuję.
Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na drugiej części naszego sobotniego nabożeństwa. Cieszmy się tym, że możemy tu być razem i zaśpiewajmy wspólnie pieśń ku chwale naszego Boga. Idźmy z Jezusem pod numerem 423. Idźmy z Jezusem. Zaśpiewajmy razem. Byśmy działali ku zbawieniu innych i ku swojemu własnemu. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, teraz nastąpi czas zebrania darów na fundusz remontowo-budowlany. Bardzo proszę dwie osoby, aby zebrały dary na ten cel. Powstańmy proszę do modlitwy dziękczynnej. Umiłowany Panie i Zbawicielu, Ty pobudziłeś nasze serca teraz, aby podzielić się darem. Dziękujemy za to, że możemy zapracować, że mamy siłę do tego, aby zbierać te pieniądze cały tydzień. Dziękujemy za to, że możemy dzisiaj je złożyć. Prosimy, aby były wydane zgodnie z Twoją świętą wolą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. A teraz, moi drodzy, nadszedł czas już kazania Słowa Bożego pod tytułem Pieczęcie. I do tego kazania zapraszam brata Krzysztofa. Witam Was w drugiej części tego nabożeństwa. Wiecie, jak usłyszałem, że dary będą zbierane na fundusz remontowy, to tak swojsko się poczułem, bo w naszym zborze to już od dawna to słyszę, choć nie w każdą sobotę jestem. Ale powiem Wam na pocieszenie, że jeden był taki podobno pastor, który mówił: w tym zborze jest masa pieniędzy. One są wszystkie w Waszych portfelach. Także pozostaje tylko przynieść w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Moi drodzy, tutaj brat przeczytał kazanie, znaczy rozważanie zatytułowane Pieczęcie. To tak, no oczywiście będzie dotyczyło pieczęci, bo wiecie, zauważyłem, że temat pieczęci jest taki troszkę, wiecie, taki ekscytujący dla niektórych. Ludzie by chcieli wiedzieć, czym jest pieczęć, prawda, co to jest znamie bestii i tak dalej. Chociaż to wszystko jest wiadome. Czym jest pieczęć, wiecie czy nie wiecie? Nikt się nie chce ujawnić. Ja Wam nie powiem wprost teraz, bo wiecie co zauważyłem już dawno, jeszcze jak chodziłem do średniej szkoły, to zauważyłem, że człowiek najlepiej i najdłużej zapamiętuje, wiecie co? To, do czego sam dojdzie. Oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, że każdy może dojść do innych wniosków, ale myślę, że jeżeli będziemy się modlić i prosić o prowadzenie Ducha Świętego i posługiwać się tą księgą, to myślę, że wnioski będą dla wszystkich jednakowe. Moi drodzy, ja w zasadzie chciałem się bardziej może zająć takim tematem, oczywiście pieczęcie się z tym wiążą, co będzie przedmiotem konfliktu w czasach końca.
I chcę się skupić właśnie tutaj na jakby takich trzech aspektach tegoż właśnie konfliktu. I zacznę od tego, o czym mówiliśmy podczas lekcji szkoły sobotniej, bo mówiliśmy na temat buntu szatana i tak dalej. I tu oczywiście nic nowego nie powiem, kiedy powiem, że szatan buntował się, tak naprawdę nie wiemy dlaczego, jest to tajemnica, prawda? Jest to tajemnica nieprawości, tak naprawdę trudno nam zrozumieć, że w idealnym świecie szatan się zbuntował, ale jakoś ten bunt, prawda, powstał i książka Patriarchowie i Prorocy troszkę nam odsłania pewne kulisy i jego bunt również był przeciwko Bożemu prawu. On tam argumentował, prawda, że jako doskonałe istoty, jako aniołowie nie potrzebują prawa, bo to jest ograniczenie i tak dalej. Ale chcę tutaj przytoczyć właściwie dosłownie trzy zdania z książki Patriarchowie i Prorocy. Pierwszy cytat mówi tak. Od początku wielki konflikt toczył się wokół prawa Bożego. Szatan próbował dowieść, że Bóg był niesprawiedliwy, jego prawo niedoskonałe, i że dla dobra wszechświata żąda, czyli szatan, żąda, by je zmienić. Jeszcze jedno zdanie. To przez nieposłuszeństwo sprawiedliwym przykazaniom Bożym szatan i aniołowie, i jego aniołowie upadli. Tak więc zobaczcie, już te cytaty mówią nam również o tym, że to chodziło nie tylko o jakieś takie ego szatana, prawda? Bo kiedy czytamy teksty na temat króla Tyru, pod czym oczywiście kryje się szatan z księgi Izajasza i z księgi Ezechiela, to przynajmniej ja to rozumiem w ten sposób, że gdzieś u niego zakiełkowała jakaś zazdrość, prawda? Bo tam cały czas jest powiedziane, ja zrównam się z Najwyższym, ja wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże, ja coś tam, prawda? Czyli to ten jego egoizm, ta jego duma, jakaś tam zazdrość, że nie był wtajemniczony we wszystko to, o czym rozmawiał Bóg Ojciec ze swoim Synem. Także to prawdopodobnie legło u podstaw tego, że szatanowi zaczęło się coś nie podobać. Ale te cytaty, które przeczytałem, świadczą o tym, że również z prawem Bożym nie było mu po drodze. No i chyba nie jest nic dziwnego w tym, że skoro szatan od samego początku już miał był, że tak powiem, nie po drodze mu było z prawem Bożym, to również podobna sytuacja zaistniała, kiedy został strącony na ziemię. I chciałbym, żebyście otwarli Księgę Apokalipsy, 12 rozdział i tam chcę przeczytać 17 werset. Znany tekst, często cytowany, 12 rozdział cały mówi właśnie o Kościele Bożym i 17 werset mówi tak. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które co? Które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Jest tu wyraźnie stwierdzone, że ta właśnie resztka strzeże Bożych przykazań. My jako adwentyści, w jakimś sensie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, chlubimy się, ale to jest taki nasz główny, prawda, temat, czasami przewodni, prawo Boże i tak dalej, wywyższania prawa Bożego. No i dobrze, tylko moi drodzy, żeby to nie było tylko zapisane w naszych doktrynach, prawda, kościelnych, ale powstaje pytanie, jak każdy z nas osobiście podchodzi do prawa Bożego. Czy rzeczywiście tak, jak powinniśmy, czy tak, jak wiecie, świat dzisiaj, ten postmodernistyczny. Wszystko jest względne, prawda? Jeżeli nikomu nie szkodzę, to tak naprawdę to, co robię, nie ma większego znaczenia, byle tylko wszystko było w zgodzie z innymi i tak dalej. Bo jest taki właśnie trend, w który można łatwo popaść. Ale moi drodzy, ponieważ tytuł też rozważania są pieczęcie, więc chcę, abyście wrócili teraz do 7 rozdziału objawienia Jana i tam w wersecie 3 jest takie stwierdzenie. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. A więc widzimy, że będzie taki czas w historii świata i to już nie jest pierwszy raz, bo taki czas już był, za chwilę o nim wspomnę, ale będzie taki czas w historii świata, że ludzie, pewna grupa ludzi będą pieczętowani, prawda? Byśmy to w taki sposób powiedzieli. Tutaj akurat te wersety nie mówią, dlaczego ci ludzie są pieczętowani, tylko jest stwierdzone, że będą oni, prawda, posiadali jakąś pieczęć. Ale powiedziałem przed chwilą, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce. I chciałem teraz otworzyć Księgę Ezechiela,
Księga Ezechiela i tam rozdział 9. Tam w Ezechielu mamy opis właśnie w rozdziale 8, 9. Ezechiel jest przeniesiony, prawda, Ezechiel, który jest w Babilonii, jest przeniesiony w wizji do Jerozolimy i tam Bóg pokazuje mu pewne obrzydliwości, które dzieją się w Jerozolimie. I on tam jest takie pewnego rodzaju stopniowanie. Pokazuje mu coś, Ezechiel myśli, że to już jest największa obrzydliwość, a Bóg pokazuje mu jeszcze coś większego i w końcu dochodzi do tej największej obrzydliwości, ale ja chcę się tutaj skupić na, może nie tyle na samej obrzydliwości, przepraszam, ale na tym właśnie pieczętowaniu. 9 rozdział i werset 4. I rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy co? Którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Czyli co? Mimo, że było odstępstwo w Izraelu i z powodu tego odstępstwa, prawda, Izraelici dostali się do niewoli. Jednak część jeszcze tam, prawda, została w Jerozolimie, część w Judei, jeszcze Izraelitów została. I mimo, że tam było popełnianych wiele obrzydliwości, które w końcu w ostatecznym efekcie skończyło się również uprowadzeniem całej Judy, Judy do niewoli, to jednak wśród tych wszystkich ludzi byli jacy ludzie? Ci, którzy wzdychali nad tymi niesprawiedliwością, nad tymi obrzydliwościami, które się tam działy. I to właśnie ci ludzie, którzy sprzeciwiali się temu, którzy wzdychali nad tymi obrzydliwościami, oni zostali oznaczeni czym? No właśnie pieczęcią, prawda? I ten tekst wyjaśnia nam w pewnym sensie, prawda, jacy ludzie otrzymają pieczęć na swoje czoło. I teraz jeszcze chcę tutaj odnośnie pieczęci, abyście otwarli list do Hebrajczyków. To jest w zasadzie tutaj jakby apostoł Paweł cytuje to, co napisał wcześniej Jeremiasz, ale list do Hebrajczyków, 10 rozdział i tam, przepraszam, 8 rozdział, 10 werset. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Pieczęć, moi drodzy, była gdzie? Jest powiedziane. Na czołach, prawda? A co symbolizuje czoło? Coś tutaj mamy, prawda? To się nazywa płat czołowy bodajże. I tutaj, tu mamy co? Ośrodek naszych, co? Naszych myśli, naszych decyzji, prawda? Tu jest, można powiedzieć, ta główna część naszego człowieczeństwa, czyli to, jak my funkcjonujemy, jakie decyzje podejmujemy i tak dalej. I tutaj, to nie jest chyba bez znaczenia, że akurat tutaj ten znak jest umieszczony. I tutaj właśnie apostoł Paweł pisze, powtarzając właśnie za Jeremiaszem, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Zauważcie, że zazwyczaj mówi się, że prawo jest gdzie? W sercu. Ale tutaj jak gdyby apostoł Paweł zabezpiecza się podwójnie. Mówi i o umyśle, i o sercu. Także myślę, że jest to dość istotna kwestia. Ale żeby, wiecie, jeszcze to tak bardziej umocnić to pieczętowanie, to chciałbym, abyście otwarli jeszcze Księgę Izajasza. 8 rozdział Księgi Izajasza i tam mamy również taki werset, dość krótki, ale który jest dosyć taki jednoznaczny. 8 rozdział, 16 werset. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Widzicie? Czyli kwestia pieczętowania to nie jest kwestia tylko Księgi Objawienia, Księga Czasów Końca, prawda? Ale tak jak tutaj Ezechiel nam opisuje, Izajasz opisuje, te kwestie były już wcześniej znane. I moi drodzy, jeszcze jeden tekst chcę przeczytać właśnie w tym temacie pieczętowania, tym razem już z Nowego Testamentu. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza i tam drugi rozdział, 19 werset. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czyli kto wzywa imienia Pańskiego ma odstąpić od czego? Od niesprawiedliwości. Czyli dokładnie to samo, co pisał Ezechiel, prawda? Ci, którzy wzdychali, którzy gorszyli się tymi wszystkimi niesprawiedliwościami, tym, co się działo właśnie w Jerozolimie, tutaj apostoł Paweł również pisze podobnie.
Wiecie, są jeszcze inne teksty, może nie będziemy już ich czytać, ale pewnie pamiętacie, są takie teksty w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale od 21 do 23, które my zazwyczaj cytujemy odnośnie innych wyznań, prawda? Tam jest, wiecie, te teksty, nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie i tak dalej, ale warto też zastanowić się nad nami, czy my jesteśmy w porządku właśnie wobec tych wszystkich tekstów, a zwłaszcza tego z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział i werset 23. Gdzie Jezus tam mówi właśnie bardzo wyraźnie. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Podobny tekst oczywiście znajduje się w Ewangelii Łukasza, tam 13 rozdział i 27 werset. A więc, moi drodzy, co byśmy mogli stwierdzić najogólniej rzecz biorąc? Że przestrzeganie przykazań Bożych tak naprawdę stawia nas na właściwej pozycji, stawia nas w tej właściwej pozycji, a w czasach końca okaże się bardzo wyraźnie, bo tak jak czytałem właśnie w ten pierwszy werset z objawienia 12 rozdział 17 werset, szatan podejmie walkę z tymi, którzy co strzegą jego, znaczy Bożych przykazań, prawda? Czyli strzeżenie Bożych przykazań to jest totalna opozycja, bym tak powiedział, do oddawania czci bestii, do której ludzie będą przymuszani właśnie w czasach ostatecznych. I to jest, moi drodzy, taki pierwszy stopień, że ogólnie możemy powiedzieć, że szatan walczy przeciwko Bożym przykazaniom. Ale teraz jakbyśmy chcieli to uściślić, to okazuje się, że zwłaszcza w czasach ostatecznych nie tyle szatanowi będzie chodziło o całe prawo, ale będzie chodziło o pierwszą tablicę Bożego prawa. A na pierwszej tablicy Bożego prawa zostało wyryte czy zapisane nasz stosunek do kogo? Do Boga, prawda? Czyli to, jakie relacje, prawda, powinny istnieć między nami właśnie, a Bogiem. I tak naprawdę konflikt będzie dotyczył pierwszej tablicy Bożego prawa. Oczywiście też będą dotyczyły, jak będą, wiecie, jakieś wojny, zawieruchy i tak dalej, będą morderstwa, ludzie się będą, prawda, nienawidzić, wykorzystywać i, tak, i to wszystko będzie miało miejsce. Ale pamiętajcie, co powiedziałem wcześniej. Konflikt będzie się w czasach końca dotyczył głównie tego, komu oddajemy cześć. I teraz zobaczcie, otwórzcie 13 rozdział Apokalipsy. To jest rozdział, który ma dość sporo do powiedzenia właśnie na ten temat, co będzie się działo w tych ostatecznych czasach. I chcę tutaj przeczytać 4 wersety, które właśnie mówią o oddawaniu pokłonu, o oddawaniu czci. I chcę właśnie zaakcentować to słowo, które mówi o pokłonie. 13 rozdział Apokalipsy, najpierw werset 4. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. 8 werset. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Na marginesie ten werset nie jest dobrze przetłumaczony. Najlepiej jest przetłumaczony w Biblii Gdańskiej, gdzie jest napisane w księdze żywota baranka zabitego od założenia świata. Jest to istotne, że ten baranek właśnie był przewidziany na ofiarę od założenia świata. Ale to tak tylko na marginesie. 12 werset. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I werset 15. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Zobaczcie, jakbyśmy mieli policzyć, ile razy tu jest słowo pokłon, inaczej mówiąc, oddawanie czci, to chyba sporo, prawda? Cały czas mowa jest o oddawaniu pokłonu. Cały czas jest mowa o oddawaniu czci. Ale komu? Czy Bogu? Nie. Mocy przeciwnej. I teraz zobaczcie. 13 rozdział mówi cały czas o oddawaniu pokłonu temu, który tego pokłonu nie powinien przyjmować. A 14 rozdział dla kontrastu mówi o czym? Może nie cały, ale pewne jego fragmenty mówią o oddawaniu pokłonu komu? Bogu, prawda? Bo jest tam poselstwo trójanielskie właśnie zawarte. I chcę teraz przeczytać 14 rozdziału, 6 i 7 werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga
i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Tak więc zobaczcie, jest to wyraźna sprzeczność w stosunku do tego, co mieliśmy w rozdziale 13. Ale powiedziałem właśnie, że ten konflikt oddawania czci, oddawania pokłonu będzie dotyczył głównie tej pierwszej tablicy. No i teraz zobaczcie, pierwsze przykazanie, w jaki sposób będzie tutaj łamane pierwsze przykazanie. Bestia twierdzi, że jest kim? Bogiem, prawda? Dzisiaj się już tak o tym nie mówi, bo dzisiaj ta instytucja, prawda, już nie twierdzi, że jest Bogiem i tak dalej. Ale myślę, że na różnych wykładach, jakiejś tam, prawda, literaturze dość naczytaliście się pewnych cytatów, gdzie było wprost powiedziane, że pewien człowiek czy pewni ludzie zajmieli miejsce Boga na ziemi i tak dalej. I to wszystko jest dokładnie napisane. Teolodzy katolicy o tym piszą, prawda? I jest tutaj, nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Drugie przykazanie zakazuje oddawania czci, prawda, obrazom i wizerunkom i tak dalej. A co nam mówi również 13 rozdział? Że bestia z ziemi, czyli Stany Zjednoczone, będzie czyniła obraz pierwszej bestii i zmuszać ludzi do czego? Aby co zrobili ludzie? Oddali mu pokłon. Czyli zobaczcie, mamy kolejne łamanie drugiego przykazania, bo Bóg mówi, że tylko Jemu należy się oddawać cześć, należy się oddawać pokłon. A tutaj ludzie w czasach końca będą zmuszani, żeby pokłon oddawać komuś innemu, prawda? Trzecie przykazanie mówi nam o nadużywaniu imienia Bożego. Również można powiedzieć w pewnym sensie o bluźnierstwie. A jaka jest definicja bluźnierstwa w Ewangeliach? Że przede wszystkim bluźni ten, kto mówi, że co? Że jest Bogiem, prawda? A nie jest, no bo nie może być, bo Bóg jest tylko jeden. A drugi jeszcze, że kiedy mówi, że ma moc odpuszczania grzechów. Jest to wyraźnie, prawda, zdefiniowane w Nowym Testamencie, kiedy do Jezusa mieli, prawda, faryzeusze pretensje, że odpuszcza grzechy, a któż może odpuszczać grzechy oprócz jedynego Boga, prawda? No a wiemy, że tutaj papiestwo uzurpuje sobie prawa do tego od dawna. No i oczywiście zostaje nam jeszcze czwarte przykazanie. Obie bestie i z ziemi, i z morza będą narzucać święcenie niedzieli, czyli będą zmuszać ludzi do łamania czwartego przykazania. Tak więc zobaczcie, wszystkie przykazania z pierwszej tablicy będą w jakimś, znaczy są w zasadzie już, tylko może to czwarte jeszcze nie jest tak, się tak nie uwidoczniło, prawda, ale w jakiś sposób będą łamane. Ale moi drodzy, tu jest jeszcze, chcę zwrócić uwagę na inną kwestię. Łamanie pierwszej tablicy przykazań to nie jest tylko to, że my coś tam złamiemy, że coś zrobimy przeciwko Bogu, ale tak naprawdę to jest osłabianie naszej więzi z Bogiem. I chcę tutaj posłużyć się pewnym konkretnym przykładem z czasów wędrówki narodu izraelskiego. Przypomnijcie sobie, jak naród izraelski wędrował do Ziemi Obiecanej i doszli do tak zwanych pól moabskich. I król Balak, prawda, zauważył takie wielkie mnóstwo Izraela i stwierdził, prawda, no wpadł w panikę, i co ja mam zrobić teraz, taki wielki lud, prawda? I postanowił wezwać kogo, pamiętacie? Bileama, prawda, proroka Bożego, żeby jemu ten lud przeklął. No więc przyszli posłańcy i tam, wiecie, Bileamowi tam różne propozycje składali. Bileam się opierał, bo był prorokiem Bożym, ale wiecie, ta nagroda, ta zapłata chyba mu nie dawała spokoju. W końcu on im powiedział wprost, ja będę mówił tylko to, co mi, prawda, Bóg poleci. I chociaż nie powinien w ogóle z nimi pojechać, ale w końcu pojechał, no i jak pewnie, jeżeli przypominacie sobie, z różnych miejsc miał przeklinać ten lud. Ale on zamiast przeklinać to co? To jeszcze błogosławił, prawda? I tam mamy również pewne proroctwo mesjanistyczne i tak dalej. Ale wiecie, chociaż Biblia w tym fragmencie nie mówi tego wprost, ale z innych fragmentów możemy się domyślić, no i oczywiście duch proroctwa też nam to ujawnia, że Bileam chyba nie mógł przeboleć utraty tak niesamowitej zapłaty. I pamiętacie, jaką radę dał królowi moabskiemu, w jaki sposób może pokonać Izraelitów? Nie orężem, moi drodzy, ale niech wasze kobiety się odpowiednio ubiorą, odpowiednio przystroją i niech zaczną się wślizgiwać do obozu Izraelitów, niech zaczną mężczyzn zapraszać, prawda, na te wszystkie uroczystości ku czci tamtych oczywiście bóstw. I co, udało się? Udało się, moi drodzy. Mężczyźni, znaczy nie wiem, czy tylko mężczyźni, ale przynajmniej o mężczyznach jest wspomniane, zaczęli przychodzić
I jak pamiętamy, w jednym miejscu jest napisane 23, a w drugim 24 tysiące ludzi poginęło z powodu Bożej plagi, która spadła na Izraela, dlatego że, prawda, sprzeciwili się Bogu. I gdyby nie Pinchas, prawda, tamtą włócznią nie przebił pewnego człowieka i tej nierządnicy, która przyszła, i wtedy plaga została powstrzymana. Tak więc zobaczcie, to spowodowało, Bileam wiedział, że dopóki Izrael będzie posłuszny Bogu, żadne przeklinanie, żadne, prawda, zaklęcia, nic to tak naprawdę nie da. Ale kiedy uda się Izraelitów sprowadzić do na jakąś taką inną drogę, prawda, żeby zapomnieli o Bogu, zaczęli składać, prawda, ofiary innym Bogom, wtedy utracą Boże błogosławieństwo. Udało się? Udało się. Ale moi drodzy, to było ile? 3,5 tysiąca lat temu? A co dzisiaj? Czy jak myślicie, czy my jesteśmy namawiani dzisiaj, żeby powtarzać grzech Izraela z pól moabskich? Oczywiście my dzisiaj nie palimy jakichś kadzideł, nie tańczymy gdzieś tam przy ogniskach ku czci jakimś tam Bogom. Ale moi drodzy, ja bym dzisiaj to, co nas tak może odciągnąć od Boga, to bym nazwał krótko zeświadczenie. Moi drodzy, zeświadczenie. I zobaczcie, dzisiaj na świecie, w świecie chrześcijańskim, bo tak naprawdę my tutaj w Europie obracamy się w świecie właśnie tylko głównie chrześcijańskim, tak naprawdę co ludzie, do jakiego momentu doszli? Że dzisiaj w ogóle grzechem nie nazywa się to, co kiedyś było grzechem, prawda? Dzisiaj dwoje ludzi, mężczyzna z kobietą, mieszkają razem, kiedyś by to nazwano grzechem, a dzisiaj to co? To jest związek partnerski, prawda? Dzisiaj, jeżeli mężczyzna z mężczyzną żyje albo kobieta z kobietą, kiedyś Biblia to nazywa wprost, apostoł Paweł w liście do Rzymian, a dzisiaj co? Oni mają inną orientację, prawda, seksualną. Dzisiaj nikt, prawie nikt nie nazywa grzechem to, co grzechem ewidentnie jest. I zobaczcie, i tak jesteśmy po troszeczku, nie mówię już o jakichś świętach, prawda, czy o diecie, o piciu pewnych napojów, tak się pomału przyzwyczajamy i tracimy Boże błogosławieństwo. I moi drodzy, chcę jeszcze, może nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak to jest bardzo istotne, ale jak jest nazwany Kościół Ostatków dzisiaj? W siedmiu kościołach. Laodycea, prawda? Moi drodzy, przypomnijcie sobie poselstwo do Laodycei. Gdzie jest Jezus w poselstwie do Laodycei? Za drzwiami. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że nikt z was nie ma Jezusa w sercu, ale moi drodzy, chyba nie nadaremno Jan napisał, że Jezus stoi u drzwi i puka i czeka aż co? Aż mu otworzymy. Pamiętajcie, moi drodzy, my jesteśmy scharakteryzowani jako Kościół laodycejski. Wiecie, słyszałem kiedyś, że nasi pionierzy w XIX wieku, wiecie, jak uważali, że oni są Filadelfią, a Laodycea to te wszystkie inne kościoły protestanckie, prawda, czy tam jakieś charyzmatyczne. Ale Ellen White ich zaraz prowadziła na ziemię. Poselstwo do Laodycei to jest głównie poselstwo do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Także moi drodzy, pomyślmy o tym. My jesteśmy Kościołem Ostatków. Moi drodzy, czytałem przed chwilą poselstwo trójanielskie. Tam jest wyraźnie napisane, że ten anioł szedł, anioł głosił, anioł mówił o tym wszystkim. Moi drodzy, czy my jako lud Boży, wiecie, ja się nawet zastanawiam, czy my nie jesteśmy trochę zwiedzeni tą prawdą o drugim przyjściu Jezusa. W jakim sensie zwiedzeni? Bo wiecie, co zauważyłem? Taką ciekawą rzecz, że jak my chcemy, żeby to przyjście już było, to mówimy, że są wojny, że niemoralność, że głody, że to wszystko i opowiadamy o rzeczach, które są od nas niezależne. Ale wiecie, jakoś nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w kontekście szybkiego przyjścia Jezusa mówił, słuchajcie, głośmy tą Ewangelię, żeby Jezus przyszedł. Albo nikt jakoś nie słyszałem, żeby ktoś zacytował Ellen White, która napisała, kiedy charakter Jezusa będzie odzwierciedlony w charakterach Jego wyznawców, wtedy Jezus będzie mógł przyjść na ziemię. Tak więc, moi drodzy, jeżeli się zgadzacie z tym, że Jezus ma przyjść szybko, jeżeli się zgadzacie z tym, że ostatnim znakiem wymienionym przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 24 rozdziału jest co? Głoszenie Ewangelii, to zapytajcie samych siebie, robicie to? Bo jeżeli nie, to kto to ma zrobić? Pastorów nam ubywa, ewangelistów nam ubywa, kolporterzy wymarli śmiercią naturalną. Owszem, można powiedzieć, jest internet, ale dla mnie internet jest trochę niewydolny, że tak powiem, bo na tą ilość, prawda, programów, które są w internecie, kazań, ona jest wielka. A w zeszłym roku, jak był zjazd kościoła, dostałem sprawozdanie sekretarza kościoła, to od 2018 roku do końca 2022, wiecie, jaki był przyrost w naszym kościele ludzi netto? 83 osoby.
na miliony kazań i wykładów, które są w internecie. Tak więc, moi drodzy, ja nie chcę powiedzieć, że internet jest zły. Mamy z tego korzystać, powinniśmy, ale pamiętajcie, każdy kościół ma swoje programy w internecie. I ja myślę, że Bóg chce, aby każdy z nas osobiście zaangażował się w głoszenie, jakkolwiek byśmy to nie rozumieli, jakkolwiek byśmy, prawda, nie chcieli tego robić, ale Bóg chce, aby każdy z nas się w to zaangażował. Ale moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, pierwszym takim stopniem, który mówił nam, co będzie taką kością niezgody w czasach końca, to było prawo Boże ogólnie. Potem stwierdziłem, że to naprawdę tak będzie dotyczyło pierwszej tablicy Bożego prawa, czyli głównie tego, co określa nasze relacje z Bogiem. Ale moi drodzy, jest jeszcze trzeci stopień i tak naprawdę cała ta batalia będzie toczyła się tak naprawdę o co? O dzień sobotni, prawda? Bo to jest coś, co jest od samego początku i co Bóg postanowił jako znak. I teraz, wiecie, znacie te teksty. Muszę wam powiedzieć, że tak zdałem sobie sprawę, że to kazanie, które teraz do was mówię, to tak mówię trochę wbrew sobie. Bo wiecie, kiedyś jak przyjeżdżał usługujący i ja się dowiadywałem, że on będzie mówił o sobocie, to wiecie, co sobie myślałem? No ludzie, ileż można adwentystom mówić o sobocie? Ale wiecie co? Doszedłem do wniosku, że my się mamy uczyć czegoś z historii. Zobaczcie, Żydzi przez setki lat oczekiwali Mesjasza. I myślę, że wiele razy o nim mówili, wiele o nim czytali. A kiedy przyszedł Mesjasz, to co? To go zabili. I nam się może wydawać, że na temat soboty wiemy już wszystko. Ale nie wiadomo, jak się zachowamy, kiedy przyjdzie nam naprawdę za tą sobotą się opowiedzieć. Drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej i tam, no właściwie te dwa wersety, które o tym mówią, drugi i trzeci. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. I muszę się podzielić z wami ostatnim doświadczeniem, wczorajszym, odnośnie tego. Wczoraj wracałem z Wisły i czasem jak jadę z Wisły w tygodniu, lubię sobie wstąpić, jest taka księgarnia Sharon. Nie wiem, czy słyszeliście o tej księgarni. To jest najlepiej zaopatrzona księgarnia protestancka tutaj na Podbeskidziu. Mają tam wiele. No jest czym wybierać. Nawet źródła życia tam mają swoje książki niektóre. I wiecie, wpadła mi w oko taka książka na temat świąt izraelskich, o wszystkich świętach izraelskich. Niestety nie mogłem jej otworzyć, bo była zafoliowana, ale wiecie, tak odwróciłem i czytam. Na końcu tam taki opis. Święta, nie powtórzę tego dokładnie, ale coś w tym stylu, że pierwszym świętem był sabat, ale to było święto Boga, bo to Bóg odpoczął w sabat. Wiecie, jak przeczytałem taki po prostu tekst, odłożyłem tą książkę i już myślę sobie, no chyba nie ma sensu tego kupować. I pomyślałem sobie, zobaczcie, świat na wszelkie możliwe sposoby próbuje tą sobotę gdzieś, prawda, oddalić, gdzieś jakoś umniejszyć jej znaczenie. Oczywiście no nie muszę już tutaj chyba czytać czwartego przykazania, bo wszyscy je znają, ale Boże, chcę przeczytać jeszcze tutaj z drugiej księgi Mojżeszowej, 31 rozdział i tam werset 16 i 17. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął. Moi drodzy, jeżeli komuś tu nie pasuje stwierdzenie synowie izraelscy, to pamiętajcie, że apostoł Paweł wyraźnie pisze w swoich pismach, w swoich listach, że dzisiaj Izraelem duchowym to kto jest? Ten, kto przyjmuje Chrystusa, prawda? Więc jakby komuś tutaj nie pasowało to słowo izraelski, no to my teraz żyjemy w troszkę innych czasach i to również jest tutaj wszystko zgodne z tym, co powinno być. No i oczywiście jeszcze tutaj mamy w księdze Ezechiela te znane wersety. To jest 20 rozdział księgi Ezechiela i tam mamy ten werset 12 i 20. Najpierw werset 12. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich co? Uświęca. I 20. Święćcie moje sabaty, niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja jestem Panem waszym Bogiem. Zobaczcie, jak to jest wyraźnie wszystko napisane. Co jest znakiem, co jest pieczęcią? A ludzie się tak ekscytują, no powiedzcie nam, co też może być tym znakiem, a co to może być to znamie bestii, prawda? No, ale to jeszcze, wiecie, żeby jeszcze tak to do końca zakończyć sprawę soboty, to jest nie tylko kwestia przeszłości, ale również kwestia przyszłości, bo jak otworzymy sobie Księgę Izajasza,
66 rozdział i tam werset 23 mamy zapisane tak. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Tak więc sabat był na początku, sabat jest teraz, sabat będzie, prawda, w nowej rzeczywistości i nie ma tutaj żadnych problemów. Oczywiście, jeżeli ktoś chce to przyjąć. I chcę tu przeczytać jeszcze trzy zdania dosłownie z Wielkiego Boju. Pieczęć prawa Bożego znajduje się w czwartym przykazaniu, bowiem jedynie ono ze wszystkich dziesięciu podaje imię i tytuł prawodawcy. I lud Boży, wiecie, często dopuszczał się odstępstw różnego rodzaju i dlatego między innymi poszli do niewoli, ale również jest taki ciekawy tekst, który mówi, to jest druga księga Kronik, 36 rozdział, druga księga Kronik, 36 rozdział. I tam werset 21. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Bóg kazał, aby sabat był odpoczynek. Były również sabaty tam, prawda, były lata jubileuszowe, był co siódmy rok i tak dalej. Izraelici tego nie przestrzegali i w końcu przyszedł czas, że to wszystko musiało zostać uregulowane. Gdy tylko lud Boży zostanie zapieczętowany na swych czołach, a nie jest to pieczęć lub znak, który może być widoczny, jest to bowiem umocnienie w prawdzie, zarówno intelektualne, jak i duchowe. Wtedy u niego nie może zajść żadna zmiana. To oczywiście też był cytat z Ducha Proroctwa. Jeszcze jedno zdanie. Natomiast pieczęć żywego Boga zostanie umieszczona na tych, którzy sumiennie zachowują sabat. I moi drodzy, jeszcze jedna taka może trochę historyczna, archeologiczna wzmianka. Otóż może słyszeliście, kiedyś odnaleziono chyba w Kanaanie tabliczki, które się nazywają tabliczki ugaryckie. I co jest ciekawe w tych tabliczkach? One były pisane na glinie i one z dwóch stron miały tą samą treść. Ale żeby, wiecie, uprawomocnić taką tabliczkę, jakiś monarcha tam coś tam napisał, to kiedy ta glina była mokra, to jak myślicie, co on robił? Brał swoją pieczęć i odciskał na tej tabliczce. Jak myślicie, w jakim miejscu tej tabliczki? Na środku. Na środku. Odciskał na środku. Ale ponieważ, kiedy pieczęć została odciśnięta na środku, to ten tekst się zniekształcił. Nie można go było przeczytać. Więc dlatego tekst, taki sam tekst był na drugiej stronie. A tablice, które zniósł Mojżesz z góry, były z ilu stron zapisane? Z dwóch jest to wyraźnie napisane. Nie będę już może czytał tych tekstów, bo nie ma już za bardzo może czasu. Były z dwóch stron zapisane. A my często mówimy, że czwarte przykazanie to jest gdzie tak mniej więcej? W środku, prawda? W środku. Tak więc, bo dlaczego o tym mówię? Bo może nie zawsze, nie na każdym, ale czasami pewnie słyszeliście wykłady, gdzie wykładowcy właśnie mówiąc o pieczęci, mówią tak i podają przykład pieczęci prezydenta Stanów Zjednoczonych, prawda? Gdzie na pieczęci jest powiedziane kto, czyli jaki prezydent, kim jest i na jakim obszarze zarządza, prawda? I czasami może pojawić się taka wątpliwość. No dobrze, ale dlaczego tutaj nam jakiś pastor podaje przykład z XX czy XXI wieku, jak prawo było napisane, prawda, tyle wieków przed Chrystusem? Okazuje się, że oni to znali. Oni w tamtych czasach wiedzieli, że to się w taki sposób odciskało na środku, że teksty były pisane z dwóch stron, prawda? I wcale to nie było dla tamtych ludzi takie znowu niezrozumiałe. Także historia również to właśnie potwierdza, że wtedy ludzie to rozumieli, I było to dla nich właśnie czytelne, że ta pieczęć, a co mówi czwarte przykazanie? Mówi, kto stworzył, mówi, jaki jest, prawda, całą ziemię i tak dalej. I to mamy dokładnie jakby odzwierciedlone te trzy aspekty. I zobaczcie teraz, moi drodzy, gdyby czwarte przykazanie nie było zmienione, gdyby ono było w takiej formie cały czas, jak Bóg je podał, to jak myślicie, czy teoria ewolucji by się tak łatwo zakorzeniła? Myślę, że nie, prawda? Bo tam było wyraźnie powiedziane, kto stworzył, w ilu dniach i tak dalej. Także jest to wszystko wyraźnie napisane. Także zobaczcie, widać po tym również, jak bardzo diabeł nienawidzi Bożego prawa. I przez cały ten czas od początku robił wszystko, żeby prawo Boże zostało zniekształcone, żeby ludzie nie wiedzieli, zapomnieli, a lud, który ma
zachowywać prawo Boże ma taką szczególną nazwę w Piśmie Świętym, bodajże w Księdze Izajasza. My jesteśmy odnawiaczami wyłomów, budowni, nie wiem, czy kojarzycie, coś takiego jest, prawda? Mamy odnawiać te wyłomy, to wszystko, mamy naprawiać to, czy przypominać to, co zostało zapomniane. I moi drodzy, jeszcze jedna kwestia na zakończenie. Dzisiaj możecie się spotkać z takim twierdzeniem w niektórych kościołach, niektórych denominacjach religijnych, że prawo Boże zostało co? Przybite do krzyża. Ale moi drodzy, nie oszukujmy się. Tu nie chodzi o całe prawo Boże. Bo nikt przy zdrowych zmysłach z tych kościołów nie powie wam, że możecie kraść, zabijać, cudzołożyć i tak dalej. Tamtych rzeczy nie można. Ale sobotę co? Sobotę można. Bo sobota była dla kogo? Bo sobota była dla Żydów, prawda? Chociaż nie jest to napisane, bo jak Bóg stworzył, prawda, jak sobotę wprowadził, czy ustanowił sobotę, to jeszcze do Żydów było bardzo, bardzo daleko. Ale zobaczcie, to jest kolejny taki, kolejny moment, gdzie szatan robi wszystko, żeby tą sobotę gdzieś oddalić, żeby ludzie o niej nie pamiętali i zapomnieli. No ale cóż, moi drodzy, przyjdzie taki czas, że wyjdą odpowiednie ustawy, dekrety i tak dalej i będzie dany ludziom czas, żeby się zdecydowali, komu chcą oddać cześć. I tak naprawdę cała ta batalia w czasach końca, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie dotyczyła tego, komu oddajemy cześć. I moi drodzy, to nie chodzi o to, że my mamy później, nie wiem, może jeszcze taka jedna uwaga, bo powiedziałem wam wcześniej, że Ezechielowi zostały pokazane pewne nieprawości, które działy się w Jerozolimie. Czy ktoś wie, jaką nieprawość Bóg uznał za najgorszą w tamtym czasie? To jest to, jak pokazał Ezechielowi, że grupa kapłanów stoi tyłem do świątyni i co robi? I kłania się słońcu. Wiecie, dlaczego miejsce najświętsze i święte było na zachód? Jak myślicie? Żeby stojąc na zachód, odwracacie się tyłem do czego? Do słońca, żeby nie oddawać pochłonu słońcu. I to przez Boga było takim jakby najgorszym przejawem tej niesprawiedliwości, która działa się w Jerozolimie. Grupa kapłanów, którzy mieli uczyć lud, którzy mieli dbać o to, żeby wszystko było zgodnie z wolą Bożą, oni właśnie oddawali pokłon słońcu. Dzisiaj oczywiście nikt nie będzie was zachęcał do tego, żebyście stali gdzieś, jak będzie pogoda, prawda, i kłaniali się słońcu. Ale będziecie zachęcani, a nawet zmuszani do tego, aby oddać pokłon bestii w jaki dzień? W dzień słońca. Także zobaczcie, moi drodzy, jak to wszystko się zazębia, jak to wszystko ładnie ze sobą pasuje. Tylko trzeba oczywiście to sobie wyczytać, a przede wszystkim wierzyć Bogu, że Jego słowo jest wiarygodne, prawda, i że wydarzy się to, chociaż dzisiaj nam się to może wydawać. Jak to wszystko się stanie, prawda? Wręcz niewyobrażalne. Ale wiele razy ludzie już nie mogli sobie czegoś wyobrazić, choćby ludzie przedpotopowi. No jakże deszcz może padać, jak nigdy, prawda, nie padał. A jednak zapadał. A jak zapadał, to już tak konkretnie, że prawie nikt się nie ostał. A Biblia nam mówi, że świat ostatecznie jest przygotowany na, prawda, zniszczenie już nie przez wodę, ale przez ogień. I Bóg to zrobi. W taki czy inny sposób to zrobi. I moi drodzy, Bóg zapewnił nam ochronę. Zapewnił nam to, co tutaj dzisiaj oczywiście pokrótce starałem się wam przedstawić. Jeżeli będziemy wierni Jego Słowu, jeżeli będziemy wierni pierwszej tablicy przymierza, jeżeli będziemy wierni dniu sobotniemu, będziemy go, prawda, w odpowiedni sposób przestrzegać, a najlepiej jeszcze jakbyśmy mówili o tym innym, bo zadajcie sobie czasami pytanie, ilu z waszych znajomych wie, który tak naprawdę dzień jest święty? No my czasami wychodzimy z założenia, że powinni wiedzieć, bo tyle ulotek już rozdaliśmy, prawda? Tyle się o tym mówi i tak dalej. No u nas się mówi, ale na zewnątrz się za bardzo nie mówi, prawda? Tak więc jeżeli będziemy to robić, to myślę, że dostaniemy tą pieczęć i tak jak tutaj było powiedziane również w duchu proroctwa, to już będzie taki czas, że już nikt potem swojej decyzji nie zmieni. I będzie ciężko, na pewno będzie ciężko, ale moi drodzy, jestem o jednym przekonany, że kiedy znajdziemy się w nowej rzeczywistości, nikt tych ciężkich chwil nie będzie żałował, a będziemy się cieszyć, że będziemy na wieki z Chrystusem. Amen. Jesteśmy wdzięczni Bogu i również bratu za te słowa, które do nas skierował. Mocne, ale niezwykle istotne. Na zakończenie tej części nabożeństwa odśpiewajmy wspólnie pieśń pod tytułem Słyszę, jak mnie wzywa Jezus, pod numerem
438. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Przychodzimy, Panie, na zakończenie naszego dzisiejszego nabożeństwa przed Twoje oblicze, aby podziękować Tobie za Twoje słowo. Być może chcielibyśmy, żeby więcej szczegółów było w nim napisane, ale myślę, że to, co nam wystarczy, to Ty podałeś. Mamy pewne wydarzenia, które będą się rozgrywać. Mamy również historię, z której możemy się czegoś nauczyć. Daj, Panie, abyśmy się z tej historii czegoś nauczyli, bo po to również Twoje słowo zostało spisane. Proszę Cię, Boże, abyśmy dostrzegali zło, które jest wokół nas, abyśmy starali się nazywać zło po imieniu, ale abyśmy też pamiętali o tym, żeby przyjąć Twoją postawę, Panie Jezu, że Ty nienawidziłeś grzechu, a kochałeś grzeszników. Daj, aby to również była nasza postawa. Proszę Cię, Panie, tutaj za zborem w Jaworzu, za tymi wszystkimi inicjatywami, które są podejmowane, aby powiadamiać ludzi o Tobie, o Twojej Ewangelii. Proszę Cię, Panie, za tymi osobami, które tu były wspominane, które mają problemy ze zdrowiem. Wesprzyj ich, Panie, i dopomóż, abyśmy cieszyli się tym, że należymy do Ciebie, abyśmy naprawdę chcieli należeć do Ciebie i aby to uzewnętrzniło się przez to, że będziemy innym o Tobie mówić. Proszę Cię, Boże, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.